Halo, halo, witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Paweł Strzala. Chciałbym zaprosić na podsumowanie 28. kolejki pierwszej grupy Legnickiej A-Klasy. Krótkie omówienie tabeli i zapowiedź przedostatniej, czyli 29. kolejki, która będzie rozgrywana w najbliższą sobotę i niedzielę. Także nie przedłużając, zaczynamy od podsumowania 28. kolejki. A mecze wyglądały następująco. Unia Szkole Górne podejmowała u siebie zryw Kotla. Mecz zakończony remisem 3-3. Tak jak wspomniałem tydzień temu, stawiałem tutaj bodajże w tym spotkaniu na remis. No i to się potwierdziło. Szklary na pewno u siebie są bardzo groźne, a zryw z meczu na mecz gra coraz lepiej, także no, remis zasłużony. Zamyt Przemków niespodziewanie ulega u siebie Wiktorii Borek 1-2. Zamyt od 3-4 tygodni gra fatalnie. No, Wiktoria tutaj sprawia dużą niespodziankę. Przed meczem nie spodziewałem się, że Borek może wygrać w Przemkowie. No, no ale no, stało się tak jak się stało. Także serdeczne gratulacje dla zawodników Wiktorii. Korona Czelina w meczu na szczycie podejmowała wicelidera, czyli Odrę Chobienia. Zwycięstwo 4-2. Bardzo ciekawe spotkanie. Można powiedzieć, że spotkanie stałych fragmentów gry. Korona Czelina obejmuje prowadzenie 1-0 około 30 minuty. Po rzucie rożnym Mateusz Marszałek skacze najwyżej i daje prowadzenie Koronie. Potem mamy rzut karny dla drużyny gości. Patryk Sypień wykorzystuje pewnym płaskim strzałem w dolny róg bramki 1-1. Potem mamy rajd w 43 minucie, rajd Kacpra Kornickiego, który w tym meczu był nieuchwytny dla obrońców Odry Chobienia. Rewelacyjny 17-latek Szczerliny, który ma strzelone, z tego co pamiętam, chyba 26 bramek, także rewelacja. Wchodzi między dwóch zawodników, zostaje sfaulowany, rzut wolny, podchodzi kapitan Adrian Zarzycki i pięknym strzałem w lewy górny róg daje prowadzenie Koronie 2-1 do przerwy. W drugą połowę lepiej wchodzi Odra. Piękna akcja dwójki napastnika i pomocnika. Napastnik wychodzi sam na sam i pewnym strzałem nad bramkarzem pokonuje Mateusza Dziubałkę. Mamy remis 2-2. Potem sprawy swoje ręce biorą bracia Zarzyccy. Najpierw ponownie kapitan, czyli Adrian Zarzycki, pięknym strzałem z 20 metrów pokonuje z rzutu wolnego bramkarza Odry i na 4-2 ładnym uderzeniem zza pola karnego ustala wynik Maciej Zarzycki. Pewne zwycięstwo Korony, które daje jej upragniony awans. Pierwszy raz w historii zespół Korony Czerlina zagra w przyszłym sezonie w klasie okręgowej. Także serdeczne gratulacje dla zawodników, trenerów, no i oczywiście kibiców. Przyszły sezon dla sympatyków Korony i zawodników zapowiada się naprawdę fascynująco. Sparta Przedmoście niespodziewanie ulega u siebie Łagoszowi Łagoszów 1-3. Potwierdza się to, że Łagoszowia w tej rundzie jest rewelacją po prostu rundy wiosennej. Tak jak wcześniej wspominałem, Sparta, zeszło z nich całkowicie powietrze, także pewnie wszyscy już myślą o następnym sezonie. Zmiana trenera. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłym sezonie w Przedmościu. Płomie Radwanice pokonuje u siebie Orła Czerna 2-1. Skromne zwycięstwo, ale 3 punkty zostają w Radwanicach i zwycięzców się nie sądzi. Gwardia Białęka rozbija Pery Potoczek 5-0. Gwardia wygrywa zdecydowanie. To jest bardzo mocny zespół. W tej chwili trzecia siła ligi. Perła Potoczek oprócz wygranej z ostatnią trójką wszystkie mecze na wiosnę przegrywa. LZS Buczyna w meczu na szczycie dolnych rejonów tabeli pokonuje Kalinę Sobin 10-1. Pewne zwycięstwo LZS-u Buczyna i najprawdopodobniej to zwycięstwo daje im utrzymanie w A-klasie, jeśli będą spadać dwa zespoły. Kalina, fajnie, że w ogóle pojechała na ten mecz, no bo ostatnio nie była się w stanie zebrać u siebie na bodajże mecz z Komornikami. LZS Komorniki pokonuje Wiktorię Siciny 5-1, pewne zwycięstwo Komornik. Tak jak wspomniałem wcześniej, Komorniki tutaj
Można zestawić 1-1 z Łagoszowią. Już wspominałem to po meczu z Czerlinem, który przegrali 5-1, ale z gry naprawdę nie wyglądało to źle. Także Komorniki z meczu na mecz się rozpędzają i grają coraz lepiej. Tabela po 28 kolejce wygląda następująco. Liderem Korona Czerlina 28 meczów, 81 punktów. Pewny już awans do klasy okręgowej i tutaj Czerlina teraz będzie miała inne jeszcze cele w tym sezonie, czyli przegonienie Wieczystej Kraków w liczbie strzelonych bramek w danym sezonie. Drugie miejsce Odra Chobienia 70 punktów, trzecia Gwardia 67, która odrobiła 3 punkty do Chobieni dzięki porażce Odry z Koroną Czerlina. Czwarte miejsce Sparta, piąty Zryw, szósta Łagoszowia, Komorniki już na 8 miejscu, także też idą w górę tabeli, a z tego co kojarzę to zaczynali koło 11 miejsca. Trzy ostatnie zespoły, Buczyna, Wiktoria Siciny i Sobin. Jeśli będą spadać dwa zespoły, no to myślę, że Buczyna ma już pewne utrzymanie. Nawet jeśli przegra teraz za tydzień w Sicinach, to Siciny w ostatniej kolejce mają ciężkiego rywala. Zapraszam teraz na zapowiedź 29 kolejki, która będzie rozgrywana w najbliższą sobotę i niedzielę. LZS Komorniki będą podejmować u siebie Unieszklary Górne, bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie. Ekipa trenera Wójcika wybiera się do Komornik, które są naprawdę w wysokiej formie i tutaj bym postawił na zwycięstwo gospodarzy. Wiktoria Siciny podejmie LZS Buczynę, tak? Jeśli Wiktoria myśli jeszcze o teoretycznych szansach na utrzymanie, to musi to spotkanie wygrać. Kalina Sobin kontra Gwardia Białołęka. Jeśli do meczu w ogóle dojdzie, no tutaj będzie ostre strzelanie. Na pewno tam napastnicy Gwardii podreperują swoje kontro brankowe, jak na przykład fajny zawodnik Paweł Chrupcała i tam jeszcze wielu innych zawodników. Na pewno będzie wysoki wynik. Perła Potoczek podejmuje u siebie Płomienia Radwanice. Zdecydowanym faworytem Radwanice. Potoczek słabiutko w tej rundzie. Orzeł Czerna będzie podejmować Spartę Przedmoście. Dla mnie mecz trochę zagadka. Pytanie, jak zagra Sparta, bo jeśli zagra tak słabo jak z Łagoszowią, no tutaj szansa dla Orła nawet na zwycięstwo. Łagoszowie Łagoszów w meczu na szczycie 29 kolejki podejmie Koronę Czerlina. Łagoszowia będzie chciała zapewne przerwać tą piękną pasce Korony, która wygrała wszystkie mecze na wiosnę, a Korona ma swoje cele. Jak rozmawiałem ostatnio z Adrianem Zarzyckim i z Maćkiem Zarzyckim, Korona chce wygrać przede wszystkim wszystkie mecze do końca rundy. No i jeśli się uda tam pobić ten rekord Wieczystej, no to będzie fajnie, jeśli nie, no to nie ma to znaczenia. Odra Chobienia podejmie u siebie Zamet Przemków, zdecydowany faworyt Odra. Zamet od kilku tygodni gra na bardzo słabo. Myślę, że tutaj Odra nie będzie miała najmniejszych problemów z zainkasowaniem 3 punktów. I w ostatnim meczu kolejki Wiktoria Borek będzie podejmować Zryw Kotla. Tutaj myślę, że faworyt Zryw, piąte miejsce w tabeli. Wiktoria Borek 10. Wiktoria gra w kratkę, to przegra wysoko u siebie z Czerliną, to pojedzie do Zametu, wygra, ale myślę, że Zryw Kotla jest bardzo jakościowym zespołem i tutaj nie powinien mieć dużych problemów z wywiezieniem 3 punktów. A jak będzie, no to przekonamy się w najbliższy weekend. Ja ze swoją kamerą wybieram się oczywiście do Łagoszowi. Postaram się jakiś ciekawy wywiad, może z trenerem Marcinem Narewojszem uda mi się porozmawiać. Zapraszam potem na swój kanał, na skrót tego meczu, wywiady. No i to by było na tyle, także serdecznie zapraszam do śledzenia mojego kanału. Widzimy się za tydzień. Halo Studio, halo Warszawa.